Cześć. W tym odcinku porozmawiamy, jak zbindować module 6 z RadioMaster TX16S. Przejdziemy cały proces krok po kroku. Zapraszam do materiału. Dobra, od czegoś trzeba zacząć. Naszym pierwszym krokiem będzie utworzenie nowego modelu drona. Do tego celu wykorzystujemy aparaturę i tutaj tworzymy nowy model. Klikamy rolką, tak jakbyśmy chcieli wybrać jakiś model, dłuższe przytrzymanie, model select i przechodzimy do menu, gdzie mamy nasze wszystkie modele. Jeżeli już macie jakiś model drona utworzony, możecie go po prostu zduplikować. W tym procesie pokażę, jak zrobić to zupełnie od zera. Klikamy w Create Model. W pierwszym okienku wybieramy opcję Plane. Czy wasz model ma jakieś silniki? Klikamy tak, zostawiamy kanał trzeci, liczba lotek. Tutaj my nie mamy lotek, ale zmieniamy na jedną, one. Czy mamy klapy? Klikamy nie i idziemy dalej. W kolejnym kroku pyta o elevator i rudder. Zostawiamy jak jest. Tadam, model utworzony. Teraz zmieniamy tylko na yes i idziemy dalej. Po takim utworzeniu model powinien być już od razu zaznaczony. Jeżeli by jednak nie był zaznaczony, wybierzcie go, zaznaczcie i przechodzimy do ustawień szczegółowych. W tym celu klikamy guzik MDL. Tam będziemy ustawiali sam model, nie telemetrię. Telemetria ustawiamy w innym miejscu pod guzikiem telemetrii, ale o tym później. Pierwsze menu, model setup. Ustawcie sobie nazwę modelu tak jak chcecie. Ja ustawię MOB 6. Na tym etapie to tyle. Zbindujemy teraz drona z aparaturą. Przewijamy na sam dół prawie i zmieniamy ustawienia do bindowania. W opcji Internal RF, bo używamy wewnętrzny moduł komunikacji z dronem, zmieniamy na Multi, FR Sky i 8D. 8D, bo jest zalecane przez producenta naszego drona. Jeżeli macie inny moduł komunikacji, na przykład FlySky, musicie ustawić odpowiednio według instrukcji załączonej do drona. Polecam też jeszcze zmianę numeru odbiornika. Obecnie jest 00, zmieńcie na jakiś kolejny numer, może być 1, może być 00. I przechodzimy do samego bindowania. Najeżdżamy na bind, bierzemy naszego drona w ręce i szukamy guzika do bindowania na dronie. Przed samym podłączeniem baterii proponuję sprawdzić, czy dron nie ma żadnego zwarcia. Głupio by było, gdyby przy pierwszym uruchomieniu od razu go spalić. Do tego celu ja wykorzystuję multimetr. Ustawiam go w pozycji, w której pika, gdy ma przepływ między plusem a minusem. Bierzemy końcówki pomiarowe, przytykamy je do gniazda baterii, plus do plusa, minus do minusa. Jeżeli nie piszczy, to znaczy, że wszystko jest ok. Teraz nasz guzik bind. Znajduje się tutaj w tym miejscu. Możecie to wyczytać w instrukcji obsługi. Throttle w dolnej pozycji, tak w razie czego. Wpinamy baterię. Słyszymy taki dziwny dźwięk. U was to może być troszeczkę inaczej, bo ja już mam zbindowanego tego drona. Klikamy bind na dronie. I klikamy bind na aparaturze. Teraz powinno być wszystko ok. Wyciszę te dźwięki. One tu nadal są, tylko tak łatwiej się ogląda. Dla pewności przejdźmy do ostatniego menu. Zobaczcie, czy wszystko jest ok. Tam mamy telemetrię. Kliknijcie w Discover New Sensors i te wartości powyżej powinny wam się zmieniać. Ja teraz zakrywam drona i to jest właśnie to, co mówi mi, że dron jest właściwie zbindowany. Zmieniają się te cyferki. Wszystko powinno być ok. Drona możemy teraz odłączyć. I nagle wszystko zrobiło się na czerwono, czyli wszystko jest ok. Wracamy dalej do konfiguracji całego menu. Może przejadę jeszcze raz powoli model setup, abyście zaczęli, jak ja mam ustawione wszystkie pozostałe rzeczy. W heli setup nic nie zmieniamy. Flight modes również bez zmian. Inputs. Tutaj mamy troszeczkę do ustawienia. Tutaj rozpoczynamy naszą konfigurację dodatkowych przełączników. My tutaj tak naprawdę chcemy, aby było 8 przełączników skonfigurowanych, więcej nam naprawdę nie jest potrzebne. Najeżdżamy na 5 i klikamy rolką Enter. Przechodzimy do konfiguracji. Input Name. Nie jest to naprawdę ważne, jak wy to nazwiecie. Ważne, aby zachować jakąś ciągłość. Ja nazywam IN5. Line Name to jest tak jakby skrócona nazwa, co oznacza dany przełącznik.
Oczywiście wszystko zależy od tego, co wy chcecie, aby on oznaczał. Ja pod piątką lubię mieć ARM, czyli zazbrajanie drona i rozbrajanie. Source, czyli guzik lub przełącznik, który będzie odpowiadał za daną funkcję. Jak najłatwiej go wybrać? Kliknijcie Enterem i przełączcie do góry na dół i macie zaznaczony właściwy przełącznik. U mnie jest to SE. Pozostałe opcje jak ekspozycja, waga, offsety to raczej jest dla osób bardziej zaawansowanych. My tego w dronach raczej nie potrzebujemy. Pozostałe przełączniki konfigurujemy dokładnie w ten sam sposób. Już nie będę przechodził krok po kroku każdego z nich. Materiał będzie przyspieszony, tak abyście mogli w razie czego wychwycić sobie, jak ja to robię. I kolejno. Input 6 odpowiada za przełączanie modów, czyli latamy w trybie stabilnym, trybie horyzontalnym i w trybie Acro lub R. Input 7 jest to tak zwany Turtle Mode, czyli żółwi tryb. Pozwala nam na odwrócenie naszego drona, gdy leżymy do góry nogami. Bardzo niebezpieczne, ale bardzo też przydatne. Input 8, tak zwany beeper, czyli sygnał dźwiękowy. Sumując wszystko jeszcze raz, mamy dodane 4 nowe przełączniki. Pierwszy to SE, przełącznik ARM do zazbrajania drona. Drugi to SD do zmiany trybu latania. Trzeci SF do odwracania drona. I powtórzony SE, beeper. Następna zakładka, miksery. To, co do tej pory ustawiliśmy, nie jest rozpoznawalne przez Betaflighta. Dlatego musimy dodać te same kanały, możemy je praktycznie powtórzyć w mikserach, aby Betaflight zaczął czytać nasze ruchy, nasze przełączniki. Sprawa jest naprawdę prosta. Przepisujemy prawie wszystko tak, jak było już ustawione w poprzedniej zakładce. W linii Mixer 5 zmieniamy nazwę miksera na piątkę lub Input 5. Źródło, linijka Source jest już dobrze ustawiona, czyli Input 5. Pozostałe wartości są dobrze ustawione. Idziemy dalej. Analogicznie uzupełniamy pozostałe trzy linie. Kolejne menu, Outputs. Tutaj nic nie dodajemy, ale możecie sprawdzić, czy wasze ruchy gimbalem, przełącznikami są właściwie odczytywane. Kolejne menu, Curves, czyli krzywe. Tutaj zostawiamy to. Global Variables, też przechodzimy dalej. Local Switches, też idziemy dalej. I tak w sumie możemy przeklikać do samego końca. Ja jeszcze odkliknąłem detekcję telemetry. Przechodzimy do konfiguracji Betaflighta. Bierzemy drona i podłączamy go do naszego komputera. Jednak zanim to zrobicie, małe ostrzeżenie. Podczas konfigurowania w Betaflightie wszystkich ustawień cała elektronika się nagrzewa. Najgorszą rzeczą dla waszego drona jest pozostawienie na kilkadziesiąt minut bez chłodzenia. Pokażę wam, jak ja sobie z tym radzę. Ze starych śmieci komputerowych wygrzebałem gdzieś tam wentylator. Przerobiłem mu zasilanie na 5V i teraz za każdym razem, gdy podłączam drona, ustawiam wentylator tak, aby dmuchał on na drona. Symuluje to tak jakby nasz lot. Takie wentylatory mają strzałki pokazujące, w którą stronę dmucha powietrze. Ja mam strzałką skierowaną w drona. Oczywiście może to być każdy inny wentylator. Jedyne, czego odradzam, to pozostawienie drona podłączonego bez żadnego chłodzenia. Uruchamiamy Betaflight i podpinamy drona. Nasz port powinien zmienić się automatycznie na ten, który jest właściwy. U mnie to jest port numer 8. Klikamy Connect. W pierwszym etapie powinniśmy skalibrować żyroskop. Niestety nie nagrałem, jak robię to dronem, zrobię to w osobnym odcinku, ale połóżcie drona na płaskim stole i kliknijcie w ten guzik Calibrate Accelerator. W sumie jeszcze jedna rzecz. Po lewej stronie widzicie u mnie dość dużą liczbę menu. Aby zacząć tą samą liczbę, albo włączacie, albo wyłączacie tym przełącznikiem dodatkowe opcje. Ja już też dodatkowo mam wgrany nowy firmware 4.2.8. Także może to troszeczkę u was wyglądać inaczej. Nie będę dużo opowiadał o ustawieniach. Zróbmy podstawową konfigurację. Jeżeli macie coś inaczej ustawione, spróbujcie ustawić tak jak ja to mam. W menu Ports powinniśmy mieć tylko jedną linijkę aktywną. Kolejno w konfiguracji w Mixes powinno być Quad X. Dla małych łupów zostawiamy odwrócone obroty silnika. Łatwiej wtedy jest nam latać takim małym dronem. Ustawienia ESC, tak jak u mnie.
na DS Hot 600, czy tam D-Shot 600. Stop motor może być włączony. Wyjaśnię w następnych odcinkach, dlaczego to nie działa, a powinno. Motor idle możecie ustawić na 5 dla silniczków 25 000 kV. Arming zmieniamy na 180 stopni, jeżeli jest inaczej. I nazywamy sobie dowolnie naszego drona. Receiver, czyli odbiornik FR Sky D. Pozostałe opcje ustawcie tak jak ja mam. Air Mode to jest połączone z Motor Stop. Zostawcie włączone. Na początek będzie lepiej. Pozostałe opcje włączone. To jest wszystko związane tylko z biperem. Aby wszystkie zmiany były zachowane, musicie kliknąć w prawym dolnym rogu Save and Reboot. Ja tego nie klikam, bo nic nie zmieniłem. W sumie teraz tak naszła mnie myśl. Zanim wprowadzicie jakiekolwiek zmiany, przejdźcie do zakładki CLI. Zrobimy tutaj sobie pełny backup wszystkich ustawień. Ja zawsze robię to na dwa sposoby. Pierwszy poprzez wpisanie komendy diff all. Klikamy save to file, zapisujemy plik i musimy jeszcze raz uruchomić Betaflighta. Przechodzimy jeszcze raz do zakładki CLI. Teraz używamy komendy dump. Różnią się one między sobą tym, że ta jest pełnym zestawem ustawień, poprzednia jest tylko częścią, z której zazwyczaj najwięcej chcemy wyczytać. Zapisujemy plik Save to File. Resetujemy Betaflight. Po takim procesie backupowania zawsze będziecie w stanie wrócić do pierwotnych ustawień. Przejdźmy do kolejnej zakładki Power and Battery. Tutaj nie ma co dużo zmieniać. Możecie ustawić podobne wartości jak u mnie, chociaż zalecam, żeby były troszeczkę wyższe. Na przykład zamiast 3.1 dajcie 3.4. Będzie to lepsze dla waszych baterii. Sama wartość ostrzeżenia o 0,1 V wyżej. Skalowanie baterii to wszystko później. Możecie użyć tych parametrów, które ja mam. U mnie już są baterie wyskalowane. Kiedyś mam też zamiar nagrać odcinek, jak ja to robię. Kolejne menu, fail, save. Ja tutaj chyba nic nie zmieniałem, ale pokażę wam, jak u mnie to wygląda. PID tuning. Ja tutaj zostawiłem standardowe ustawienia. Możecie zobaczyć, jak to u mnie wygląda. U was, jeżeli macie inną wersję firmware'u, będzie to wyglądało inaczej. Kolejne są rates'y. Ja je troszeczkę zmieniłem pod siebie. Latam tutaj na profilu pierwszym. W filtrach nic nie zmieniałem. Przechodzimy do zakładki Receiver, czyli odbiornik. Zaczynamy od zmapowania naszej aparatury. Jeżeli macie wszystko prawidłowo skonfigurowane, powinniście wpisać AETR 1, 2, 3, 4 i powinno być wszystko OK. Jeżeli na przykład poruszając trotlem nie reaguje trotel, tylko coś innego, to znaczy, że prawdopodobnie w aparaturze macie pomieszane ustawienia. Dla potwierdzenia, że wszystko jest OK, skorzystajcie z mojej ściągawki i poruszajcie. Tak jak według ściągawki, trotlem do góry na dół, powinien wam poruszać się trotel. Poruszajcie radarem, czy tam ją, powinien wam poruszać się radar. Można przejść do półśrodku i tutaj zmienić kolejność kanałów, ale moim zdaniem lepiej dojść do tego, aby mieć w aparaturze najpierw ustawiony prawidłowo model 2, później dopiero tutaj konfigurować resztę. I tak dalej, aż w końcu będzie wszystko dobrze. Nie zapomnijcie kliknąć guzika Save, aby zatwierdzić wszystkie wprowadzone zmiany. Kolejna zakładka, moc, czyli ustawienie właściwe trybów latania i funkcji przełączników. W konfiguracji moduli potrzebujemy tak naprawdę tylko 4 funkcje. Kliknijcie w guzik u góry, pokażę wam wszystkie opcje. Dodajecie add link albo add range w zależności tego, czego wam brakuje. I konfigurujcie wszystko mniej więcej tak jak ja mam. Tak jak pamiętacie, na pierwszym wyjściu mieliśmy arming, czyli zazbrajanie drona. Ruszając przełącznikiem SE w pozycji środkowej, górnej lub dolnej, ustawia wam się ta wartość w zależności od tego, gdzie jest przełącznik. Górny suwak ustawcie tylko w zakres, w którym ma zazbrajać nam się dron. U mnie to wygląda mniej więcej tak.
Na wyjściu AUX 1 dodamy jeszcze jedną rzecz, czyli beeper. Lubię, jak w środkowej pozycji tego przełącznika informuje mnie dron, że coś zaczynam zmieniać. Czyli w środkowej pozycji przełącznika dron zaczyna pikać. Kolejny przełącznik to SD, czyli nasze tryby latania. Wszystko, co jest na AUX 2. W pierwszej pozycji mamy angle, czyli tryb stabilizacji. W drugiej pozycji przełącznika horizon i w trzeciej będziemy mieli R, czyli acro. Nie ma tutaj żadnego wskaźnika, ale na pewno będzie działało. I ostatnie, turtle mode, czyli flip over, coś co odwraca naszego drona po crashu. Ustawiamy na AUX 3. Oczywiście każdy z Was może zmienić sobie te ustawienia według własnych preferencji. To jest tylko taka moja propozycja. W planie już mam też nagranie inaczej ustawionych tych trybów. Później podlinkuję Wam materiał w rogu ekranu, czy tam w opisie. I oczywiście na sam koniec klikamy Save. Przechodzimy do następnego menu. Adjustments. Tutaj zostawiamy pusto. Servos też nic nie zmieniamy. Motors też tutaj nie ruszamy, tym bardziej jak macie założone śmigiełka. OSD, czyli to co widzimy w goglach. Tutaj przeskroluję, abyście widzieli co ja mam ustawione. Oczywiście wszystko możecie według własnych preferencji włączyć, wyłączyć. Możecie utworzyć trzy różne profile. Później można to w trakcie latania przełączyć. Może nie w trakcie samego lotu, ale można przełączać sobie między profilami i pozostałe inne ustawienia. A na koniec same statystyki lotu. Pamiętamy jak zawsze, na koniec klikamy Save. Kolejne menu Video Transmitter. Tutaj nic nie zmieniamy. U Was to będzie troszeczkę inaczej wyglądało. Powinniście mieć tabelę z różnymi częstotliwościami. U mnie po update'cie firmware'u nie odtworzyłem jeszcze tych danych. W band zmieniacie na przykład na B, kanał na 7, power 25. Sensors zostawiamy bez zmian. Kolejne dwa możecie pominąć. Celi. Tutaj raz jeszcze możecie zbackupować sobie wszystkie wprowadzone zmiany. To na tyle w Betaflightie. Rozłączamy klikając guzik Disconnect. W ten sposób jesteśmy gotowi do latania. Niektórzy zalecają, aby zrobić tak zwany power loop, czyli reset urządzeń, wyłączenie aparatury, włączenie, włączenie drona, wyłączenie. Ja tutaj tak nie robię. Od razu podłączam i wszystko u mnie działa. Podpinamy baterię. Powinniście usłyszeć taki dźwięk. Może jeszcze raz powtórzę. W moim przypadku pokażę Wam, że wszystko lata. Nie róbcie tak, ja jestem pewny, że mi się nic nie stanie. Nie powinniście włączać drona, gdy macie założone Wasze śmigła. Uzbrajamy drona przełącznikiem SE. Jeden krok w górę beeper, drugi krok arm. Przełącznikiem SD zmieniamy tryby latania. Wszystkie te rzeczy powinny wyświetlać Wam się w goglach, o ile dodaliście w OSD, aby Wam się to wyświetlało. I ostatni przełącznik, SF, czyli nasz tryb turtle. Rozbrajamy drona, włączamy włącznik do góry i zazbrajamy raz jeszcze drona. Raz na OSD wyświetli Wam się strzałeczka, mówiąca o tym, który drążek odwróci naszego drona do góry nogami. Czyli tak naprawdę uruchomienie któregoś z silników. I tak dla szybkiej demonstracji, gdyby Wasz dron był do góry nogami, tak jak teraz, dajemy drążek do góry i te dwa silniki odwróciłyby naszego drona. To w sumie na tyle. Teraz Wasz dron naprawdę powinien móc latać. Pozostanie tylko ćwiczenie. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, zachęcam do lajkowania. Każda subskrypcja jest również mile widziana. W opisie pod filmem znajdziecie linki do aparatury, do drona, do wszystkich elementów, które ja używam. Zachęcam do przeglądania ich. A jeżeli macie jakieś pytania, również mile widziane komentarze. Postaram się Wam pomóc jak najszybciej to się da. Do zobaczenia w następnym odcinku.